słuchajcie, dziś będę chciał dorobić tu dodatkowe zasilanie do pralki. Takie coś mamy, taki można powiedzieć zawór przelotowy. Jest on w zestawie z drugą tulejką. O, tego zaworu przelotowego chyba nie było widać. O, on jest. Tu sobie odkręcamy, wtedy tu się można podpiąć pralkę. No i oczywiście do zestawu były dwie uszczeleczki. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby zakręcić wodę. Żeby nam się za bardzo nie lało. Ja tą wodę zakręciłem. Jeszcze sprawdzimy z ciepłej. Obawiam się, bo tu troszkę to są piwnice, więc tu jest niżej niż już bojler, który wisi za ścianą, ale nie wyciągnę, bo zakręciłem i na bojlerze na głównym tym. Także co, najpierw odkręcamy kran. Są to piwnice, więc jakiejś estetyki tu nie wymagamy bardzo. Najpierw musimy odkręcić kranik. Jeden, drugi. Jeszcze zlejmy coś. No, jest szmat. Położymy tu, żeby nie nakapało nam za bardzo za zlew. No i tu w tym miejscu potrzebne właśnie jest zasilanie, wodę do pralki. Także postanowiliśmy, że zrobimy na takich krzywki mosiężne, więc robimy to tak, żeby tak jak mówiłem, to już z bojlera wyciąga. Podejrzewam, że ktoś tam u góry się bawi kranami. Dlatego tak się to wkręcimy, żebyśmy tam nie mieli oporu. Wytrzemy ładnie. Przynajmniej już będzie kapało. Tak zakręciłem tylko na troszkę, żeby już była możliwość, żeby kapało nam do zlewu. To jest na śrubuneczku. Ten nie ma różnicy, w jakiej pozycji on się ułoży, prawda? Czyli to jest taka zwykła tulejka przedłużająca. Nie wiem, czy tam widać. Widać dokładnie. No, światło jakie mamy, takie mamy. Tak jak mówiłem, jest to piwnica. No, znaczy piwnica, no, takie suteryny. A tu zrobimy sobie troszkę pod skosem. Tak, żeby można było tu sobie przykręcić i żeby wężyk poszedł z tej strony. Chyba, że z tej. Może z tej, bo z tej strony pralka będzie stała. O, to zrobimy tak. Zakręcimy, potem odkręcimy jeszcze troszkę tak. O, tu mamy. To są końcówki mosiężne, powlekane chromem, także jakość wykonania powinny wytrzymać nawet. O, trzyma się ładnie. Tam jest uszczelka, więc ona uszczelni. No i można powiedzieć, że mamy sprawę załatwioną. Teraz nie wiem, czy będzie widać. Tu są takie czerwone uszczeleczki. Ta jedna się już rozsypała przy rozkręcaniu. No niestety światło jakie jest, to jest. Więc będę musiał tą uszczelkę sobie tam poszukać jeszcze. Także włączę się może jak znajdę. No i jestem z powrotem. Mam już uszczeleczkę
czarną gumową. Szkoda, że w zestawie dają tylko dwie do tamtego elementu, a do kranu już tu zostanie ta stara. Jakby się lało, to zawsze można wymienić szybko, prawda? No i wkręcamy. I w sumie jakaś nieduża sprawa. Zestaw kosztuje niecałe 40 zł. W sklepie na internecie tańszy jest. Jak on się fachowo nazywa? Zawór pralkowy z przeduszką do baterii ściennej. Ten jest akurat na wszystkie gwinty, ma 3/4 cala. Są też na połówkę. Z wyczuciem oczywiście, bo to mosiąc to łatwo przekręcić można. Jeżeli się, no może nie łatwo, ale lepiej troszkę uważać. I teraz idę odkręcić wodę. Jeszcze zanim zakręcimy krany, aby tu się lało. I nie widać, żeby gdzieś kapało. Teraz zobaczcie, że o, z wylewki się lało. Pomalutku odpowietrzmy. Ciepła. Nawet leci ciepła woda. Także, no i zobaczmy tu. Odkręcę delikatnie. Widzieliście? O, trochę za ten. Zaeksperymentowaliśmy. No i co? Teraz co? Mamy już zrobiony kran i doprowadzenie wody. Woda kapie tu z wylewki. Jakby coś, to wylewki chyba krótsze można dostać. Ja jeszcze ją tu wykręcę, zobaczymy, czy może tam o-ringa wystarczy zmienić. Nie będzie się lało. Jednak wylewkę trzeba będzie kupić. Zobaczcie, ona tu obrobiona była. Nie ma na czym się uszczelka trzymać. Także to cała wina była tego, że ona się lała po prostu. Nawet tu nie chciała wyjść. Jedna uszczelka. Druga uszczelka, o zobaczcie. I tu jest cały problem. No jeszcze spróbuję może jedną uszczelkę założyć tutaj. Ale i tak nie ma co trzymać, a takie wylewki są dostępne w sklepie. No i w sumie tyle. Teraz najwyższa trzeba by było zrobić odpływ, więc co my tu zrobimy? Ja zakupiłem sobie dodatkowo takie siteczko z wyjściem na praleczkę i to po prostu przy syfonie się zakłada, zaraz wam pokażę. Dobra, więc zaczynamy od odkręcenia sitka. Musiałem skoczyć po inny śrubokręt, bo sami widzicie, jak ciężko idzie. Dobrze. Teraz przeniesiemy się na dół, aż się pod zlew i pod zlewem dalsza część. I teraz zobaczcie, wystarczy, że ten element wstawię tu zamiast tego i będziemy mieć już odpływ praleczki gotowy. No i zabieramy się. To są plastikowe rzeczy, więc tu nie powinno być problemów, chociaż trzeba uważać, bo to
teraz wszystko białe, a to, że czarne te są, to może świadczyć tylko o tym, że to jest bardzo stare. A jak jest stare, to co? To jest kruche. I może zostać coś uszkodzone, pęknięte. A po co potem mamy się męczyć? I widzicie, w miejsce tamtego jeszcze tu jest ta uszczeleczka, podchodzi. No ja akurat nie kupiłem nowych, bo to też tak na szybkiego. Ale jak będzie coś się ciekło, to wtedy zawsze można wymienić. Zresztą, jak widzicie, nie jest to jakaś bardzo ciężka rzecz i niemożliwa do wykonania i wcale długo nie schodzi. Zerwijmy te foliki, o tu z blaszeczki, bo teraz sobie wezmę i przykręcę, jeszcze je przeczyszczę. Ten kanałek tam, żeby ładnie wyglądał. No oczywiście możemy plastikowy założyć, ten stary, ale ja wiem. Zobaczymy. Wkręcamy. Żeby ładnie się wzięli. Doszło. Trzyma się bardzo ładnie. I teraz skręcamy teraz tu na dole. I już mamy gotowe podpięcie. No i mamy przygotowany zlew, umywalkę, kran do podpięcia pralki. Czyli już możemy zacząć popodpinać węże do jednej, drugiej końcówki i możemy już zacząć prać, prawda? Także jeżeli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji, lajka, komentarza, jakieś uwagi, proszę bardzo, też ja. Nie jestem hydraulikiem, a elektrykiem, ale tak koło domu to trzeba co niekiedy różne drobne rzeczy zrobić. Nie jest to jakoś bardzo czasochłonne. Czasem dłużej przychodzi czekać na specjalistę, na przykład hydraulika w tym przypadku, niż zrobienie samemu, prawda? Przed tym zrobieniem warto by było sobie zrobić, bo tu jest wymiar 50 tej rury. Tam u góry mamy 3/4, także dobrze jest wiedzieć, co potrzebujemy, o jakich wymiarach, prawda? Bo potem niestety możemy się spotkać z niespodzianką, że nam coś nie pasuje. Także na razie trzymajcie się, do kolejnego filmu. A i jeszcze jedna rzecz na koniec Wam powiem. Zanim podepniecie pralkę, podłączycie ją, trzeba wyjąć te blokady. Jeżeli to jest nowa pralka, oczywiście. Tu akurat mam 4. Jedna, druga, trzecia. Gdzie ta trzecia? Tu jest trzecia. I czwarta była tu. Wystarczy je wykręcić i wyciągnąć. Bo jeżeli tego nie zrobicie, pralka zacznie skakać i możecie sobie nowiutką pralkę uszkodzić. No i to by było na tyle. Powodzenia. Na razie.